Cześć wszystkim! Znowu tak mówi. Razem ze mną jest... Poziom 7. Oraz odrobina lag. Tak, zdarza się. W poprzednim odcinku zostaliśmy niewolnikami. A naszym zadaniem jako niewolnika było zabić 10 golemów. Wykonane. Możemy się pochwalić nawet naszemu panu, jak tam nam poszło? Możemy? No nie wiem, ale możemy sprzedać tę kolczugę i tę tarczę, jeśli ją podniosłeś z piedestału. Tak, tak, podniosłem. Ja mam nawet dwie kolczugi +3, to razem kolczuga +6. Czego ich tyle aż tyle kolczyk tutaj postawiali? Nie wiem, w ogóle te problemy jakieś ciężko. Ach, chwilę, założę rękawice wyceny. Duża tarcza +3. Trochę zarobimy tutaj. Dobra. Grosze. Co to ja miałem? A, zmienić rękawice. No, mam... Tylko trzymał porządek, bym wiedział może, gdzie te rękawice lądują. Chcesz może większe rękawice wynalazcy? Większe rękawice wynalazcy? Co to? To nie była +6. O, to na sprzedaż. Wiesz co, zastanawiam się, czy po prostu w tym modzie jest wyłączona kradzież kieszonkowa. Bo na przykład mam rękawice złodziejstwa, które mają premię do kradzieży kieszonkowej 2. No właśnie. A tutaj nigdzie nie widzę na liście skilli kradzieży kieszonkowej, więc może mod wyłącza kradzież kieszonkową. Ciekawe. Okej, w każdym razie też muszę sobie zmienić rękawice, bo mam rękawice siły ogra. A to mi za bardzo niewiele da. Okej, dobrze. To idziemy, nabufujemy się, jak coś spotkamy. Okej, to nie wiem, sprawdzamy te pierwsze drzwi tutaj. Chyba już środek sprawdziliśmy. Okej. Samego środka, do którego prowadzi jakieś przejście. Chociaż tam chyba nie spotkamy żadnego golema. Możemy tam się przejść na początku. Zacząć od środka i od czegoś. Eksplorować. Świątynia Wichrów, zewnętrzne sanktuarium. Zewnętrzne. Aha, tu chyba nic nie zrobimy. Ładnie wygląda. Ale dostaliśmy doświadczenie. 500. Arka. Arka jest pusta. Widocznie trzeba tu włożyć drzwi. Okej, czyli nie było sensu tu przychodzić poza tymi. Masz jakieś wichry w kieszeni? Nie. No akurat też zostawiłem w drugich spodniach. Ale przybliżyło to nas trochę do kolejnego poziomu. Tak. O, nie wiem, tutaj, tu jest kolejny golem. Chwila. Przygotujmy się. To wiesz co, może nie zużywaj zaklęć z tam, gdzie masz przywoływania. Tam mam też leczenie, ale... A, nie odpocząłem nawet w ogóle. Fan. Trochę odpocząłem, widzę, bo mam więcej. Mam częściowo odnowione pieśni Barda. Może mam jeszcze jakąś różdżkę, która potrafi przywołać zwierzę? Albo zwój. Ze zwojów trzeba czasem korzystać. A na przykład chcesz kamienną skórę? No, poproszę, zużyłem. Ja mam przywołanie istoty 4. Zwój. A możesz rzucić? Mogę. Byśmy mieli więcej istot. Szansa na nieudanego zaklęcia wpływa na zwoje? Nie wiem. Chyba... nie? Więc najpierw przyzwę zaklęcia. Okej,
Myślałem, że jak mówisz, czy chcę kamienną skórę, to myślałem, że dasz mi zły, a nie ją rzucisz. Mam jeszcze jedną. W razie coś. Okej, okay, to ja się ubiorę. I chyba ruszamy do boju. A ja wezmę sobie ognistą strzałę. Zobaczę, czy będzie lepiej działać. Okej. Okay. Masz jeszcze przywołania, tak? Mam ze zwoju i mam jeszcze dwa przywołania, ale może zdejmę zbroję, bo chyba i tak nie będę chciał obrywać. Okej. Okay. A, wstałem. Atakuje mnie. O nie, coś się zepsuło, kamera. Nie widzę nic. Serio? Coś tam się zadziało. Przebliżałem się, kamera nie mogła nic zrobić. Okej. Okej, znowu cię słabo słychać. No. Możemy spróbować czegoś innego już tutaj. Tak. Ale technika miała, że zajmiemy się przerwą. Tylko wiesz co? Może zadzwonię jeszcze raz do ciebie, okej? Okay? Okej. Okay. No, halo? No, od razu lepiej. Skype. Dobra, jedziemy? Ty, jak szybko, go, jak szybko go zjechaliśmy. Dobra, możemy jechać. No tam my, do walki. Co się trochę może wrzucić się na widok? Co wiesz? Że może wrzucić się na widok, czy to my. Może i nie. A może rzuci się? A, rzucił się, okej. Okay. Okej. Okay. No, razu lepiej. No, tylko to myślę, że kamienna skóra dużo pomogła. Było złoto i topaz. Okej, okay, to ja ci dam drugi zwój za kamienną skórą, który posiadam. Okej. Okay. I ubiorę się. Dostałeś zwój, czy położył go na ziemi? A jest za daleko, zaraz. Gdzieś mi się przestawił pewnie. Nie uciekaj! Dobra. Okay. Ja go mam, tutaj go mam. To jest jeszcze komoda. A, tylko trochę złota. Nic do identyfikacji nie ma. Odpoczywamy? No, można. Okej, okay, dobra. I kamienna skóra mi zeszła. To gdzie teraz idziemy? Które przejście? Mamy tu jeszcze jakąś odnogę na zachód, której chyba nie zwiedziliśmy, ale tam podejrzewam też jest jakieś przejście dalej. Ale można zajrzeć. Zamknięte, ty się tym zajmij. Ja to załatwię. Okej. Okay. Jest to granica. Powtórz. Super. No. No, tam, tam, tam. Co tu jeszcze można zrobić? Okej, okay, możemy iść. Dobra. Dobra, no to do ja dzieła. Bierz. O, jak strzelam do niego ognistymi strzałami, to mu zadaję obrażenia. No ja chyba nie mam żadnych pełnych elementarnych. O, wstałem. Okej, okay, na mnie może rzucać. Co ja mam lodowe dełki? O, przerwaliśmy czar, spoko. Fajnie. Chyba.
Spróbuj bełty kasującego mrozu. O, zadaję. Nawet zadaję mu obrażenia. No. Świetnie. To chyba tak trzeba to robić właśnie. No. Zbroja skórzana plus 3. Super, to mnie bufuje. Oj, weź sobie strzałę Melfa. Też będziesz mógł na nich używać. O, fajnie. Miałem plus 2 zbroje, więc teraz dostanę plus 1 do KP. Świetnie. I awansowałem poziom, też? Nie. No poczekamy jeszcze chwilę. Przy następnym. Brakuje mi jednego golema i 50 doświadczenia. Czy tu jest jeszcze jeden obrońca? Nie, tylko skrzynia. Rozpadający się regał. Pająk miecznik. Złoto i skarabeusz ochrony plus 4. A regały są puste. No okej. Okay. Chcesz skarabeusz ochrony plus 4? Co ja noszę? Ja noszę naszyjnik kul ognia. Co on ci daje? Kula ognia. A. Nie dosłyszałem kuli. Użycia. Dobra. No to do wschodniej części. Mamy dwa przejście. Co tu mamy? 1334 wschodni wątrbem. Żadnych obrońców na powitanie? Nie. To dobrze. Małe biurko. Przywołanie istoty 2. Pająk, zostałem zatruty. Nie, umieram. Don't die, please. Monstrualny pająk. Twój wilk też umiera. Dobra, nic mu nie będzie. Moja broń jest nieskuteczna. Na co? Ten upiorny pająk. Zbroja! Zardzewiała zbroja. Minus 1 KP, pogorszenie KP. To się chyba dobrze nie sprzeda. A jest ciężkie. Muszę coś poradzić na tą chorobę. Jakieś apteczki? Wyśpij się po prostu. W odpowiedniej liczbie odpoczynków minie. A już skończyło się. Są wrogowie. No to... Dalej mam obniżone cechy. To podejdź tutaj. Mogą być przez dwa odpoczynki nawet. Tutaj nie ma wrogów. O, obrońcę widzę przez ścianę. Super. Uśmiechnął się do ciebie? O, siła przywrócona. O, znalazłeś sweet spot? Tak. Spoko. I z pająka kolejnego. I znowu zatrudni. Ja mam amulet zdrowia, który daje mi odporność na trucizny. I choroby. Awans! Świetnie. To co? Awansujemy. Awansujemy. Dobra. Kradzież kieszonkowa jest. Wymaga szkolenia. Dlatego może się nie pojawia? Zobaczmy. Jest, rzeczywiście. Bazowy ST dla stworzeń neutralnych tolerancyjnych wynosi 2. Podnoszę wojownika. Poziom. Zobaczmy. Dyscyplina. Leczenie. O! I mam dodatkowy atut. Mobilność.
pamiętam, czego potrzebowałem do tych fajnych atutów. Sprawdź. Teraz używam jednego krótkiego miecza. Zastanawiam się, czy nie wziąć ulubioną broń, to potem mógłbym wziąć specjalizację w krótkich mieczach. Zastanawiam się, czy może wymienić potężniejszą magiczną broń na przyspieszenie. Tak, to się przyda. Z magicznej broni i tak nie korzystamy. Okej, okay, tak więc awansowałem. No też, wziąłem krótki, ulubioną broń, krótki miecz. I za chwilę widzowie przekonają się, jak wygląda przyspieszenie. Odpocząłem po awansie, bo byłem zmęczony. Okay. To i mi dało... dodatkową akcję na rundę. KP prawdopodobnie. Tak. Wzrosło mi KP z chyba z 24 czy z 25 na 27. No to do roboty. Obrońca czeka. Okej, okay, ataków dalej chyba mam tylko dwa główną bronią. A, dostałem przez ścianę. No, jednak mam dodatku. Mam chyba łącznie 3 ataki teraz. Słabo ma koncentrację, mówię obrońca. No. Znaczy, że ma słabą kondycję. Tylko, czy jak 3 punkty obrażeń mogą mu przerwać zaklęcie? No nie, spalił coś. Uderzył rozpadający się regał. Ha! Znowu. Udało mu się zwyczarować jedno zaklęcie. Dlaczego z tym jednym golemem mieliśmy takie problemy? Nie wiem. Nic ciekawego. Rozpadająca się księga tylko. Miasto cieni. Kolczuga plus 3. Biorę to. 20 sztuk złota. Ok, odpoczywamy. Czekajcie, czekaj, tutaj coś jest. Otwieranie. Ok, czekaj, czekaj, to są pajęczyny. Haha, tak myślałem. Długo trwa efekt przyspieszenia? Jedna runda na poziom. No 9 to rund. Krótko. Ups, sorry. Coś jeszcze nas odpłynie. Ja muszę odpocząć. Ciężki korbacz. Korbacz Jergala. Już coś takiego chyba mieliśmy, co? Premia do obrażeń przeciwko dobry. Premia za ulepszenie 3. Schowałem do plecaka przechowywania. Okej. Okay. To jest sweet spot, jakby co. Tu też można odpocząć. Idzie całkiem nieźle z tymi golemami. Który to już był nasz? 4? Zniszczono 4 z 10, dokładnie. O, mamy tam. Nawet dziennik śledzi takie zmiany. Wow. Żuki. Ja ich załatwię.
Nie powinienem do nich strzelać, są swój lepszy strzał. Zwłaszcza, że mi się kończą. Mogą się jeszcze przydać. Czy to twoje jedyne obrażenia elementalne? Nie jestem pewien. Może coś jeszcze mam, jeszcze był ognia, nawet całkiem sporo. No to... O, doświadczenie. To odkryć biblioteka. Przywołaj wilka, jak możesz. Nieźle wyciskają mnie te pająki. Kurde, nie atakuj mnie. A! 1 punkt obrażeń, zaskoczenie. Upiorne pająki mają sporą odporność na obrażenia. Okej, okay, znowu muszę się wypocząć. Okej, okay, to ty możesz poczekać chwilę. Pozwiedzam tutaj. O nie, to się dobrze nie kończy. Wielka biblioteka. To wygląda jak pomieszczenie z golemem. O, pająki. Już idę. O nie, otruły mnie. Sekundkę. Przydałby się porządek w plecaku. Ja potrzebuję porządku. Porządek jest dla słabeusz. Ja potrzebuję porządku, bo nie Ty wiem. Ty potrzebujesz uciec, bo cię pająki zawijają. Nie mogę uciec. Serio, zaraz cię zabiją. Widzę. Okej. Okay. Żyję. Przeżyłem. Mówiłem, że zwiedzanie samemu nigdy się nie kończy dobrze. Why you don't listen? Dobra. To gdzie idziemy? Mamy no, tyle opcji. Mam 10 butli kwasu. Mamy północną część. Tam chyba mamy powrót na zachód. Do centrum. Tak, do obozu Asabi. A tutaj te drzwi coś można zrobić? Pewnie da się je otworzyć. To jest pająk! Bo też wodowie elektryczne niemal zwalać jest stronę, gdy bla bla bla. Tak, obrażona nie pozwala tędy pójść. Czyli najpierw golemy. Okej, chyba... Tak, trzeba mieć magiczny oręż, żeby je zaatakować. Dlatego moja główna broń nie jest magiczna, dlatego jest nieskuteczna. Na razie powinien zamienić ją miejscami. Okej, okay, tu już nic nie ma ciekawego, więc idźmy na północ. Okej. Okay. Gdzie prawdopodobnie spotkamy kolejnego golema. Another one bites the dust. Nie, to przejście dalej. Nie tylko. Kamienny kamerdyner. O! Głosy! Minęło wiele czasu, odkąd słyszałem głosy. I Mythali też nie ma od dawna. Nareszcie życie wraca do Undrentide. Undrentide. O co możemy go spytać? Czy to jest salon golemów na północno-zachodniej ulicy Wezyrów? Tak, tak! Znasz tę nazwę? Nawet nie wiedziałem, że ją znam.
Komicy, nakręcane zwierzątka, dziecięce zabawki, które chodziły i mówiły, i strażnicy. Jeśli ktoś obawiał się złodziei, zostali tylko strażnicy. Nasz mistrz dobrze ich zbudował, aby działali przez wieki. Tak samo jak zbudował mnie, jego ulubieńca, jego miłość. Byłem jego lokajem, tak bardzo za nim tęsknię. Okej, skoro byłeś jego lokajem, wiesz tyle na jego temat, na swój temat, może nam powiesz, jak walczyć z takim czymś. Ci strażnicy, muszę ich zniszczyć. Powiedz mi, jak mam to zrobić? Zniszczyć? Nie, to dzieła mego pana. Ich obowiązkiem jest pilnować, ale zachowywali się spokojnie, gdy przychodził ich naprawiać. O! Co robił, aby byli spokojni? Pan nosił pierścień, który ich wyłączał, by mógł dokonać napraw. Używał go przy naprawie wszystkich swoich dzieł. To było takie miłe uczucie. Gdzie jest ten pierścień? Pochowałem go razem z moim stwórcą dawno temu. Zbudowałem trumnę w tamtej sali, udekorowałem ją kwiatami na znak mojej miłości. Proszę, nie zakłócaj spokoju mego pana. A jednak okazuje się, że nie byliśmy... Nie oczekiwano od nas, byśmy walczyli z tymi golemami, ale jakoś sobie radziliśmy. Ale ja muszę, naprawdę potrzebuję tego pierścienia. Nie! Ci, którzy zakłócają spokój stwórcy, nie są mile widziani. Proszę odejść. Skala wyzwania bardzo trudna, jest dość łatwiejszy niż twoi ziomkowie. Tak więc szukamy trumny. Sztuka bycia liczem. A, tutaj jest. Masz pierścień? Nie otwierałem, bo pewnie się wkurzy, jak go otworzymy. Jest zamknięte. O! Odwołaj wilka może. No, już się wkurzył. Ja się nie pokazuję. Na mnie też się wkurzył. Wkurzył się na drużynę. Tak. Ale zaraz go wyłączymy. Nie, on jest kamienny. Atakuje wilka. Okej, otwarte. Możesz wziąć też bełty. Próbuję go załatwić. Ua! Nieźle przywalił go. Broń nieskuteczna. On jest jeszcze silniejszy od strażników, wiesz? Już lecę go wyłączyć. No to spróbuj. Utknąłem z drzwiami. Nie mogę z tym. A, spowolił mnie. Zaraz mnie załatwi. Na skraju śmierci. Efekt wygląda jak zatrzymanie czasu. Za niego chyba się rzeczywiście zatrzymał czas. Broń nieskuteczna. Bo ma kamienną skórę. Okej. Nie dostaliśmy za niego expa? Dostaliśmy. 165. 165. Świetnie. Klucz. Ciekawe, czy to był klucz do pokoju z sarkofagiem. Mhm. No bo nie dał tych drzwi. Ja je otworzę. Otwarte? Okej. Okej, więcej. No nie, jestem spętany. To przywołaj sobie wilka i nakładaj zbroję. Nie mogę, bo jesteśmy w trakcie walki. No cóż. Ja mam jakoś niewrażliwość na magię. Patrzcie. Tylko ty mam. Właśnie zauważyłem, że jesteś bardzo niewrażliwy na zaklęcia z wszelkiego typu. Ciekawe skąd.
A, pierścień magicznej obrony. Odporność na zaklęcia 14. Ale jest jakaś plama, bo wygląda jakby coś tutaj było zapułapkowane, albo ten obrońca tutaj działał. Monstrualne pająki. I obrońca. Chwila, to obrońca jeszcze się nie zaagrował. No. Gdzie te pająki? To się wycofajmy. Okej. A! No, pułapka w nich odpaliła. Czy tam jest dwóch obrońców? Tak. I zabierają nam ekspy. No właśnie ekspy. Nie pozwolę na to! No już trochę straciliśmy. Okej, ja się zajmę tym obrońcą z jednej strony. Czy ten pierścień ma nieskończoną ilość użyć? Tak. Świetnie. Wystarczy 10. A to ja zbierzę te skrzynki. Smocze pantofle. Niewrażliwość na strach, ulepszone powalenie. Niewrażliwość. Odporność na zaklęcia 10, zręczność 2. Zręczność 2. Dużo rzeczy. Tylko ja mam chyba już jakiś bonus do zręczności. Czekaj. Spróbuję ją. Czy będziemy się stakować ten bonus? Mam buty elfów. A, już mam buty elfów ze zręcznością 2. Ale to da ci więcej niż tylko zręczność. No. A ty nie chcesz ich? Ja mam buty do kondycji. Wieża krypt. Chyba też nie możemy tu wyjść, co? Nie chcesz tych pantofli? Nie. Dobra, to ja w sumie wezmę. Cichy chód jakoś nie jest ważny zbytnio. Okej, dobrze. Ale czas na małą przerwę. Już? Tak, już. W następnym odcinku idziemy skopać dupę pozostałym trzem golemom. Czterem golemom, zamieniliśmy już 6. A, masz rację, 4. No i cokolwiek jeszcze, co nam się napatoczy pod miecze, kusze, łuki i wilki. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć. Cześć.